Wyobraźcie sobie, że właśnie w miejscu, w którym się znajduję, są źródła baryczy. To właśnie tutaj barycz rozdziela się na gniłą barycz i na kanał, który prowadzi do prosty. Barycz tutaj jest praktycznie niezauważalna. Jest to po prostu strumyk. Można powiedzieć, że to są krzaki i właściwie nic tu nie ma. Natomiast pełni ona bardzo ważną rolę. Barycz zasila bowiem ponad 350 stawów rybnych należących do dwóch dużych zespołów, czyli stawów przygodzickich i stawów milickich. Nie wiem, czy wiecie, ale barycz jest, tak jak już wcześniej wspominałem, połączony kanałem z prostą. Więc gdyby tą rzekę odpowiednio poszerzyć, to możliwe by było zrobienie pętli przez barycz, prosnę, prosną do warty i wartą do odry. Jak wspomniałem wcześniej, jesteśmy u źródeł baryczy między miejscowościami Rososzyca i Strzyżew w gminie Sieroszewice w powiecie ostrowskim w województwie wielkopolskim. Znajduje się w miejscowości Kotłów, a za mną stoi jeden z dwóch na świecie kościołów polsko-katolickich. Wyobraźcie sobie, że jeden kościół stoi właśnie tutaj, w Polsce, w Kotłowie, drugi natomiast stoi w Stanach Zjednoczonych. Sama parafia polsko-katolicka i ten kościół polsko-katolicki powstał w wyniku kłótni parafian z proboszczem. Oczywiście mówiąc o tej kłótni, mam na myśli kościół rzymskokatolicki, który znajduje się w tej samej miejscowości. I właśnie w wyniku kłótni parafian z proboszczem z kościoła rzymskokatolickiego w Kotłowie utworzono kościół polskokatolicki. Znajduje się przed Pałacem Ziwskim w mojej woli. Pałac ten jest unikatem na skalę środkowoeuropejską, dlatego że jest zbudowany z drewna korkowego, sprowadzonego z Portugalii. Swoją drogą moja wola, czyli nazwa miejscowości, jak i tego pałacu, wywodzi się od tego, że książę Brunszwicko-Oleśnicki, który zlecił wybudowanie tego pałacu, miał powiedzieć, że z mojej woli stanie tutaj pałac. Jakoś tak to szło, że z jego woli. I dlatego nazwa miejscowości moja wola. Sam pałac niestety niszczenie, więc należy go odwiedzić jak najszybciej. O ile moja wola, w której jesteśmy, leży na Dolnym Śląsku, tak następny przystanek na naszej drodze to bardziej pogranicze Wielkopolski z ziemią wieluńską. Antonin, bo do niego zmierzamy, znany jest pod tą nazwą od XIX wieku. Nazwany został tak na cześć namiestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Antoniego Radziwiła, najpewniej przez jego synów. W miejscowości znajduje się pałac, którego historię zamierzam wam przybliżyć już za chwilę. Pałac myśliwski książąt Radziwiłł w Antoninie. W przeciwieństwie do pałacu myśliwskiego w mojej woli, ten zachował się w bardzo dobrym stanie. Podczas II wojny światowej Radziwiłłowie dobrowolnie oddali go Hitlerowi i zapewne przez to nie został zbombardowany. Pałac w Antoninie powstał w XIX wieku, a dokładniej w roku 1822. Budowa ukończona natomiast dwa lata później w 1824. Można więc powiedzieć, że ma równo 200 lat. Wybudował go Karol Szyngl na zlecenie księcia Antoniego Radziwiłła. Tak, to jest ta sama dynastia Radziwiłłów, którzy przenieśli się z Litwy do Wielkopolski i właśnie tutaj osiedli.
Sam Antoni Radziwiłł był pierwszym namiestnikiem Wielkiego Księstwa Poznańskiego w czasie, kiedy był zabór pruski, a mieliśmy jeszcze autonomię. Polacy uznali jednak, że autonomia to za mało, stąd poparli powstanie listopadowe, które zakończyło się klęską. Powstańców spotkały szerokie represje, również na terenie Prus, a sam urząd namiestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego został zlikwidowany. Zarząd nad Wielkopolską przypadł wtedy niemieckim gubernatorom. Sam pałac w Antoninie został wybudowany na planie Krzyża Greckiego i miał kształt ośmiokąta. Później dobudowano jeszcze cztery skrzydła. W pałacu antonińskim dwukrotnie gościł sam Fryderyk Chopin. Za mną znajduje się jego pomnik. Był tutaj w 1827 roku i 1829. Do dziś stoi tutaj, dokładnie w pałacu w Antoninie, fortepian, na którym komponował Fryderyk Chopin. Dzisiaj w pałacu w Antoninie działa hotel, dodatkowo restauracja i właśnie do tej restauracji Was zapraszam. A serwują tutaj m.in. dania związane z tym, co zostało upolowane w lesie. No jest to pałac myśliwski, więc to, co upolowano, serwują na talerzach. W restauracji zamówiliśmy chociażby sarninę czy carpaccio z jelenia. Po spożyciu posiłku udajemy się do wnętrza pałacu. Można tam podziwiać obrazy, zdjęcia, rzeźby oraz inne eksponaty związane z Radziwiłłami i Antoninem.
Do XIX wieku Antonin znany był pod nazwą Szperek. Taką samą nazwę zresztą do dzisiaj nosi staw, nad którym położona jest miejscowość. Nad tymże stawem znajduje się ośrodek wypoczynkowy Lido, na którego teren się udajemy. Są tutaj plaża, pomost, a także teren rekreacyjny. Przy jednej ze ścieżek zlokalizowaliśmy tablicę przedstawiającą obszar Doliny Baryczy i jej faunę, florę i dziedzictwo kulturalne. W pobliżu stawu Szperek stoi kościół Matki Boskiej Ostrobramskiej, w którym pochowani są Radziwiłłowie, chociażby Antoni Henryk Radziwiłł. Opuściliśmy wielkopolską część Doliny Baryczy, aby na chwilę przenieść się do tej dolnośląskiej, a właściwie do Stawów Mielickich. Ja znajduję się teraz na wzgórzu Joanny, a za mną Zamek Myśliwski i wieża Odync. Pewnie śmiesznie dla was wyglądam z tym kijem, ale wyobraźcie sobie, że idąc do Zamku Myśliwskiego spotkaliśmy rodzinę dzików, to znaczy matkę i dzieci. Więc, no zresztą wczoraj pokazywałem wam potrawy z dziczyzny, między innymi sarninę czy karpaccio z jelenia, więc tą dziczyznę skończę pobrać. No więc teraz spotkaliśmy dziki w postaci żywej. Zamek Myśliwski został wzniesiony w połowie XIX wieku na szczycie wzgórza Joanny, które osiąga wysokość 230 metrów nad poziomem morza. Znajdujemy się na obszarze Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy, który jest zresztą największym w Polsce. Jego powierzchnia jest 1,5 razy większa od Biebrzańskiego Parku Narodowego.